Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowej aktualizacji, tym razem wybiegamy trochę w przyszłość, także można by rzec, że przenosimy się w czasie, bo skoczymy sobie do aktualizacji 0.11.9, czyli tej pojawiającej się w okolicach Halloween. I co nam w tym roku Wargaming szykuje? Otóż szanowni Państwo serwują nam odgrzewane kotlety, ze względu na to, że dostępna będzie operacja o o obrona, ochrona Transylwanii, czy tam uratuj Promień światła w ciemności oraz yy, bitwy jakieś tam te z tymi stworami, takimi dziwnymi okrętami torpedowymi, także to nie będzie nic nowego w każdym razie. No wiadomo, że trzeba się skupić na innych rzeczach, które mogą przynieść dochód, a te za bardzo dochodu nie przynoszą. W związku z czym yy, operacje będą dostępne dwa tygodnie yy, po wejściu aktualizacji 0119 na serwer główny. Także tutaj nie ma nic absolutnie nowego. Pojawia się, szanowni państwo, nowa operacja, czyli operacja, a nie, przepraszam, nie tutaj, operacja Wilcze Sado, czy tam jak można po angielsku również przeczytać Wolfpack, czyli słynne wilcze stada okrętów podwodnych z II wojny światowej. I właśnie do tego jest to nawiązanie. Będziemy tutaj walczyć z okrętami tierów 6 do 8 i będzie tutaj można sobie zagrać w gra, po posiedniu graczy na stronę. Na początku będzie można grać tylko w dywizjonie, na czym będzie polegało zadanie. Oczywiście na zniszczeniu okrętów konwojowanych przez eskortę zanim te dotrą do celu. Widzimy tutaj screena, niestety nie mogę go powiększyć, ale mamy tutaj grupę okrętów podwodnych atakujących konwój, który ma dotrzeć do jakiegoś punktu. Także dosyć proste, ale no w zasadzie czym były ataki okrętów podwodnych w czasie II wojny światowej? No były prostym zadaniem, które wiemy jak się w większości przypadków kończyło. Także tak, na początku tylko w dywizjonie 7, 7 graczy, potem będzie można grać jako operację tygodnia. Wyzwania osobiste powrócą również w tym paczu, ale to akurat niewiele nie z tego wynika. Co więcej. Pojawi się lekka zmiana w pokazywaniu okrętów podwodnych, które atakują inne okręty. Otóż teraz, poza tym, że mamy ping tutaj pokazany na wodzie, to będziemy również widzieć kierunek, z jakiego ten ping się zbliża. Także to będzie jakaś tam też drobna podpowiedź na temat tego, jak precyzyjnie ten okręt można zaatakować. Jeżeli oczywiście mamy naloty, bo nie dopłyniemy tam i tak do niego, żeby zrzucić bomby z pokładu, bo nie zdążymy, bo okręty podwodne są zbyt szybkie. Ale szanowni Państwo, będziemy mieli może odrobinę nieco precyzyjniej te ataki przeprowadzać. Miejmy nadzieję, że reszta drużyny się do tego dołączy i tych bomb spadnie na tego podwodnego kurwiszona jak najwięcej, także oby grali jak najkrócej zmiana interfejsu, jeżeli chodzi o torpedy naprowadzane, drobna modyfikacja wyglądu ikony, ale nie jest to zbyt istotne. No i szanowni państwo, dosyć ciekawa sprawa automatyczne uzbrojenie okrętom torpedowym na lotniskowcach. Kiedy ono się będzie aktywowało? Przeczytaliśmy sobie tutaj, że tam ja przeczytałem, że jeżeli okręt podwodny zostanie wyspotowany, zobaczymy jakiś na wodzie jego ping, albo będą plamy oleju w zasięgu działania naszego uzbrojenia przeciwokrętom podwodnym. Czyli mamy samoloty o zasięgu 10 km, w tym promieniu pokazuje się jakiś ślad obecności okrętu podwodnego i wysyłany jest automatyczny atak, który będzie miał AIMBOTA. Zauważcie, że będzie on uwzględniał wyprzedzenie w zależności od tego, jak okręt się będzie podwodnie poruszał. Oczywiście tego ataku będzie można uniknąć, podejmując odpowiednio wcześnie odpowiednie manewry. Pojawiają się również drobne zmiany w specjalnych kapitanach. Otóż, Kuzniecow, co zostanie zmienione? Czas trwania bonusów aktywowanych przez talent zostaje skrócony z 30 sekund do 15, także o połowę, ale ilość HP odzyskana dzięki... Temu talentowi jest zwiększona z 0,25% na sekundę do 0,35%. I teraz bonus do materi materiałów eksploatacyjnych będzie również dotyczył samolotów, także będziemy mogli na lotniskowcu bardziej tego kapitana wykorzystać. Na Yamamoto również to samo, jeżeli chodzi o samoloty. Ginter Lutyens będzie miał poprawiony perk. Związany z samolotami, gdyż on się tam czasami wyświetlał na okrętach, które samolotów nie posiadają. Andrew Cunningham zostanie też troszeczkę znerfiony tutaj, bo przyspieszenie torped zostanie aktywowane po wbiciu czterech zalań, a nie dwóch, także tutaj jest lekka różnica. I francuski specjalny kapitan, nazwiska nie będę wymawiał, żeby je przekręcić. Zostaje dodany specjalny bonus do czasu. Znaczy do skrócenia czasu przygotowania samolotów o 5%, także o, o, o lotniskowce francuskie, czyżby, czyżby, na razie tylko jeden, ale no wiadomo, że pieniądz nie śmierdzi, zwłaszcza dla Wargamingu. I y, mamy tutaj również kolejną informację, dodany zostanie bonus o 10%, 10 zwiększenie szansy na zalanie dla okrętów posiadających torpedy i pewnie trzeba coś tam będzie trafić, a nie, Fire and Fury, czyli y, Zwiększają nam szanse na pożar za przejęcie kapa plus 10% do żalania na torpedach. W to się powiem szczerze, nie zagłębiałem wcale, bo to są perki dla okrętów podwodnych, ale mamy również perki dla pancerników i krążowników oraz niszczycieli. Także tutaj warto by sobie spojrzeć. Będzie informacja tutaj, taka, szanowni państwo. Skrócony czas przygotowania samolotów o 5% na pancernikach i krążownikach, czyli rozumiem, że chodzi tutaj o samoloty z bombami gombinowymi. Niszczyciele i krążowniki Swift 3, czyli szybka zmiana. Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale krążowniki, niszczyciele, torpedy 5%. Dobra, nie będę się tutaj zagłębiał, bo powiem szczerze, nie bardzo rozumiem o co tutaj chodzi, ale mniejsza o to. Co dalej? Szanowni Państwo, otóż, yy, potyczki ponownie, teraz w formacie 1 na 1 na tierach 5, 6, później będzie następna edycja 4x4 na, 4 na tierach również 6. Yy, będzie można niestety uczestniczyć w okręcie podwodnym. Nie więcej, niż jeden pancer, nie więcej niż jeden lotniskowiec nie więcej niż dwa pancerniki dwa krążowniki lub dwa niszczyciele i nie więcej niż jeden okręt podwodny no i kolejna, kolejny etap czyli trzeci braul czy tam trzecia potyczka to 3 na 3 na tierach szóstych i tyle, bitwy rankingowe szanowni państwo tutaj akurat dosyć interesująca sprawa bo brązowa liga na tierze piątym liga srebrna tiery 6 do 7, także wiadomo będzie na czym trzeba grać, czyli 7 meczki będą grane. No i Liga Złota, czyli okręty tieru 10 oraz super okręty, także myślę, że moje piękne Indianapolis znowu wyruszy w race. No i kwestie wizualne, czyli kamuflaż orka dla Hurona, kamuflaż yy, świętujący dla Conquerora i kamuflaż jakiś tam dla Hipera oraz yy, Velos. To jest okręt CRU 9, nie wiem, czy on już był zapowiedziany, czy nie, ale mam tutaj taki dosyć chyba grecki motyw, można by powiedzieć, czy egipski nawet, na okręt podobny do Bleka, Fletchera, coś tego typu. No i parę szmatek, parę naszywek. Także tu już nic istotnego. Także w sumie w tej aktualizacji nie wejdzie sensownego absolutnie nic poza minimalną zmianą w perkach specjalnych kapitanów i tym, że będą się pojawiały pingi na wodzie oraz będzie widać kierunek, z którego atakuje nas okręt podwodny, bo ani Halloween, ponownie już to samo klepane, nie jest atrakcją, powiem szczerze, a operacja, w której gra się okrętami podwodnymi lub przeciwko nim w większej ilości też dla mnie żadną atrakcją nie jest. Czyli dla mnie patch taki, bo bym powiedział szczerze, na siłę. Ale cóż, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Z mojej strony wszystko. Do usłyszenia i na razie.